Masters przedstawiają. Witam wszystkich serdecznie. Karol z tej strony i dzisiaj chciałem wam przedstawić trochę inny film, mianowicie Dywidendy w Cardano, Proof of Stake Cardano, trochę opowiedzieć mniej więcej o co w tym chodzi, na jakiej zasadzie to działa i jakie są aktualizacje w tej sprawie. Ale na początek, tak jak na początku każdego filmu, pamiętajcie, że wszystkie informacje, które usłyszycie w tym filmie, to jest tylko moje zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Ja nikogo nie zachęcam ani nie gwarantuję żadnych zysków. Także przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej zalecam zrobienie własnego researchu. Jeżeli jesteś osobą początkującą w świecie kryptowalut, to w miejscu na opis pod tym filmem znajdziesz mój poradnik dla osób początkujących. Jest on całkowicie darmowy, możesz go pobrać i na pewno bardzo ułatwi Ci wejście w świat kryptowalut. Dodatkowo, zapraszam do pobrania raportu Piotra Michalaka oraz Filipa Koniecznego: jak pomnożyć swój kapitał o 500, a nawet więcej procent. Jest to bardzo obszerny raport zawierający kryptowaluty, złoto, nieruchomości. Także, jeżeli interesujesz się inwestycjami, to zachęcam do pobrania tego raportu oraz zapoznania się z nim. Także możemy przejść do tematu dzisiejszego filmu. Nie będę robił researchu Cardano, bo jest to dosyć stary projekt i pewnie wszystkim Wam znany. Pokrótce tylko powiem, że Cardano jest to zdecentralizowany, publiczny projekt blockchain oraz kryptowaluty i jest w pełni open source, czyli ma otwarty kod źródłowy. Cardano opracowuje platformę Smart Contract, która ma na celu dostarczenie bardziej zaawansowanych funkcji niż jakikolwiek wcześniej opracowany protokół. Jest to pierwsza platforma blockchain, która wyewoluowała z filozofii naukowej i podejścia opartego na badaniach. Zespół programistów składa się z dużej globalnej grupy ekspertów, inżynierów i badaczy. W sumie można powiedzieć, że jest to jeden z setek, jak nie już tysięcy innych platform do smart kontraktów oraz dapsów. Token Cardano, kryptowaluta Cardano ma ticker ADA i jak możemy tu zobaczyć? Jego dzisiejsza cena to lekko ponad 4 centy i jest na nieznacznym plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Market cap projektu to miliard 125 362 000 dolarów. Dzienny wolumen to ponad 18,5 miliona dolarów. Aktualna ilość monet w obiegu to prawie 26 miliardów. Oraz maksymalna ilość monet w obiegu to 45 miliardów tokenów ADA. Także możemy zobaczyć mamy nieco ponad połowę tokenów aktualnie w obiegu. Jak wejdziemy sobie na CoinMarketCap to możemy zobaczyć, że on jest na miejscu 12 pod względem MarketCapu w rankingu CoinMarketCap. Oraz możemy go kupić na takich giełdach jak CoinEx, Biki, Binance, Huobi Global, HitBTC, Upbit. Także jest on bardzo popularny, dostępny na większości znanych nam giełd. Nie ma problemu z zakupieniem ADY. Jak zejdziemy sobie trochę niżej to możemy zobaczyć, że all time high projektu ADA to był $1.33 także mamy dosyć daleko do all time high tego projektu. Cardano uruchomiło testnet z sieci Shelley w połowie września i był to jeden z pierwszych kroków do stejkowania ADA. Niewątpliwie jest to kamień milowy Cardano biorąc pod uwagę tempo ich postępu, bo nie jest ono jakoś zastraszająco szybkie. A wręcz bym powiedział, że jest bardzo wolne. Co to jest staking Cardano? Dla wszystkich, którzy nie wiedzą, co to jest staking, to w dużym skrócie jest to otrzymywanie dywidend w tokenach ADA za ich trzymanie na portfelu. Jeżeli chodzi o Cardano, to system stakowania jest trochę inny niż ten, który znamy z innych projektów. Mianowicie, w innych projektach wystarczy trzymać ich tokeny na portfelu i nic więcej nie trzeba robić, a dywidendy z reguły są stałe. Czyli ilość tych dywidend się nie zmienia w tokenach otrzymywanych. Na przykład w projekcie Ontologii otrzymujemy ONG, zatrzymanie tokenów ONT. Możemy je trzymać na ich dedykowanym portfelu, bądź na portfelu giełdowym, czy innym portfelu wspierającym ONT. I na większości z nich będziemy otrzymywać darmowe ONG. Cardano na dzień dzisiejszy jeszcze nie można stake'ować, ale już w tym miesiącu będzie taka możliwość na testnecie sieci Shelley. Teraz wytłumaczę, na jakiej zasadzie będzie to działać. Sieć utrzymywać będą pulę stawek, czyli staking pools. I żeby otrzymywać dywidendy, mamy dwie możliwości. Pierwsza, dużo łatwiejsza, to dołączyć do istniejącej już puli stawek, i tu nic w sumie nie musimy robić. Wystarczy, że mamy tokeny ADA na portfelu. Nie ma minimalnej ilości, jaką musimy mieć. Dołączamy do istniejącej puli i zarabiamy. Nie musimy mieć stałego podłączenia do internetu. Twoje tokeny ADA zostają na Twoim portfelu i w każdej chwili możesz je gdzieś wysłać czy sprzedać. W każdej chwili możesz zmienić pulę stawek. Ale po co to zmieniać? No właśnie, tu Cardano stawia na decentralizację oraz odbiega od standardowego systemu. W standardowym systemie jest z reguły zasada, że im więcej tokenów posiadasz, tym więcej będziesz zarabiać. I już tłumaczę o co chodzi w Cardano. Jeżeli chodzi o decentralizację, to twórcy nie chcą, aby jedna pula stawek zgromadziła zbyt dużą ilość scentralizowanej mocy. Dlatego też na etapie rozwoju i wzrostu puli stawek. Będą coraz większe te dywidendy, ale tylko do jakiegoś momentu. Gdy zostanie osiągnięty odpowiedni pułap, na razie nieznany, te dywidendy zaczną spadać. Dlatego też ważnym będzie ciągłe przemieszczanie się wśród istniejących pól. Po drugie, pula stawek Cardano nie doprowadzi do scentralizowanego zarządzania. Pule stawek nie głosują, tylko posiadacze kluczy genezy będą mogli głosować na początku. Drugim sposobem stajkowania jest utworzenie własnej puli. Do tego nie potrzebujemy mieć na portfelu tokenów ADA. Potrzebujemy stałe łącze do internetu oraz odpowiednią wiedzę techniczną, ponieważ trzeba będzie to zaprogramować na Linuxie i cały czas trzymać nad tym pieczę. W tym przypadku to zarządzający pulą otrzymuje dywidendy. Opłaca on koszty utrzymania puli oraz rozdziela tokeny pomiędzy uczestnikami całej puli stawek. Szacowane nagrody nie są nigdzie podane. Jedni spekulują, że będzie to między 1 a 5%, a inni, że między 15 a 12%. Także w tym temacie nie wiadomo za wiele. MyNet, czyli sieć główna Shelley oraz stajkowanie Cardano, ma odbyć się w pierwszym kwartale 2020 roku, ale testowe stajkowanie na testnecie można będzie uruchomić już w tym miesiącu. 12 listopada odbył się testowy snapshot sieci. Snapshot to zrobienie takiego zdjęcia sieci w celu weryfikacja SALT portfeli, kto ile ma tokenów ADA. Testowy Snapshot odbył się poprawnie, a główny Snapshot ma odbyć się jeszcze w listopadzie. Każdy kto chce wziąć udział w testowym stajkowaniu Cardano na testnecie, musi wziąć udział w Snapshocie. Żeby wziąć udział nie trzeba w sumie nic robić, wystarczy trzymać swoje tokeny na portfelu Dedalus bądź ROI. I tu uwaga. Pomimo tego, że na przykład Ledger, portfel sprzętowy, integruje się z Yoroi, to nie można trzymać swoich tokenów na Ledgerze ani Trezorze. Tu na grafice, która jest umieszczona na forum Cardano, jest przedstawione na jakich portfelach można trzymać. I jak możemy zobaczyć? Możemy trzymać na Dedalusie, na Yoroi, Yoroi Mobile, Dedalus Paper Wallet, Yoroi Paper Wallet. Nie możemy trzymać na giełdach, nie możemy trzymać na portfelach sprzętowych typu Ledger Nano 2, Trezor, nie możemy trzymać na portfelach innych firm, takich jak Atomic czy Abalight. Pamiętaj również, aby zaktualizować swój portfel. Linki do aktualizacji Dedalusa oraz Jeroi zostawię Wam w miejscu na opis pod tym filmem. Po głównym snapshotie będzie sprawdzony balans tokenów ADA na naszych portfelach, i tylko te tokeny będą mogły brać udział w staykowaniu. Po Snapshocie, nawet jak kupisz więcej tokenów na giełdzie od osoby prywatnej czy gdziekolwiek indziej, to tych tokenów nie będziesz mógł stake'ować. Tylko te, które podczas Snapshotu miałeś na portfelu. I teraz tak, te tokeny ze Snapshotu zostaną przeniesione na testnet sieci i tam będziesz zarabiał tokeny ADA, czyli też na testnecie. Wczoraj ukazała się informacja o możliwości sprawdzenia Snapshotu, już Wam pokazuję, i tego czy Twoje tokeny wzięły w nim udział. Czy zostały w ogóle zauważone. Żeby to sprawdzić wchodzimy w link, który też zostawię Wam w miejscu na opis pod tym filmem. I tu na tej stronie jak zjedziemy sobie trochę niżej, to żeby sprawdzić, jeżeli trzymamy na Dedalusie i żeby sprawdzić czy nasze tokeny wzięły udział w Snapshocie, pobieramy sobie albo na Windows, albo na Maca, albo na Linuxa. Niżej mamy Jeroi wtyczkę do Chrome. Na tej stronie mamy też ogólny opis Cardano, stajkowania i Snapshotu, takie ABC, Shelej. Co trzeba powiedzieć, te portfele tutaj z tej strony to nie są zwykłe portfele. Na nich możesz tylko sprawdzić balans swoich tokenów na sieci TestNet. Z tych portfeli nie można ani wysyłać ani odbierać żadnych kryptowalut. Ja wziąłem udział w pierwszym testowym snapshotie. sprawdziłem e, dzisiaj rano, zajęło mi to jakieś 4 minuty i tak moje tokeny są na sieci TestNet Shelley. Akurat sprawdzenie jest bardzo proste: pobierasz portfel, klikasz Recovery Wallet, wybierasz metodę, którą chcesz przywrócić portfel. Ja wybrałem 15 słów zabezpieczających na YOROI i pokazało mi zaliczone tokeny ze snapshotu. HoskinSon zapewnia, że po uruchomieniu mainnetu w 2020 roku wszystkie nasze tokeny i te stake'owane i te, które otrzymaliśmy jako nagroda, będą przeniesione na sieć główną, czyli będziemy już zarabiać prawdziwe tokeny ADA za stajkowanie. Po udanym snapshotie, żeby stajkować nasze tokeny, będziemy musieli przystąpić do puli stawek, ma to być ekstremalnie proste. Pewnie na portfelu będzie zestawienie wszystkich staking pools i jednym kliknięciem będzie można wybrać, do której puli chcemy dołączyć wszystkie dane tej puli i nic więcej nie będzie trzeba robić. Ale a propos tej instrukcji stajkowania, to są na razie takie przypuszczenia i plotki, ale miejmy nadzieję, że będzie to właśnie tak łatwe. Jeżeli chcecie otrzymywać na bieżąco aktualizację, co dzieje się w testnecie Cardano, to na tej stronie stakingcardano.org możemy zapisać się na listę mailingową i będziemy otrzymywać aktualizację prosto na naszą skrzynkę mailową. Ciekaw jestem, jak dużo osób z Was jest zainteresowanych tym projektem. Ja jestem w tym projekcie dosyć długo i nie mam zamiaru go sprzedawać, a wręcz przeciwnie, jeszcze go podtrzymam. Oczywiście mam zamiar wziąć udział w testowym stakowaniu. Zobaczymy jakie dywidendy z tego będą. Gdzieś widziałem taką wypowiedź Charlesa Hoskinsona, że osoby, które będą brały udział w stejkowaniu testowym na testnecie, nie pożałują i będą solidnie wynagrodzeni za swój udział. Nie mogłem teraz znaleźć tej informacji, to było gdzieś chyba u niego na Twitterze albo na którymś z Ama na jego YouTubie. W każdym razie i tak chcę zobaczyć, jak to działa, i tak chcę zobaczyć. Powiedzcie mi. Czy trzymacie tokeny ADA? Jeżeli trzymacie to, czy chcecie wziąć udział w stajkowaniu? Jeżeli macie jakieś fajne inne projekty, które dają fajne dywidendy, można fajnie zrobić, również zostawcie ich nazwę w komentarzu. Jak będę robił następny research, to na pewno wezmę to pod uwagę. I dzisiaj generalnie to by było na tyle. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się. Cześć.